Dla Was kolejny unboxing. Tym razem jest to gra Gran Turismo Sport w edycji kolekcjonerskiej na PlayStation 4. Także tak się prezentuje to pudełko. Tutaj mamy informację, że kompatybilne z PlayStation VR. Wiadomo, jest tam tryb. Nie można oczywiście grać w całą grę w VR, ale jest osobny tryb. Ostatnio w aktualizacji też dodano jakieś tam czasowe triale. Także jest to tam jakoś powoli też troszeczkę rozwijane, żeby troszeczkę tego było więcej w tym VR-ze. Tutaj jeszcze jest taka informacja. Widać, że to jest naklejone, bo całe to pudełko jest jakby jedną taką po prostu płaską powierzchnią, a tutaj widać ewidentnie, że ta naklejka jest tutaj naklejona, że niektóre funkcje wymagają internetu, czyli widocznie ktoś wcześniej nie pomyślał, że wiadomo, że ta część Gran Turismo, że to nie jest pełnoprawna siódemka, tylko bardziej to jest nastawione na multi z tym pod tytułem Sport i tutaj właśnie jest ta informacja, że jest konieczny internet, bo widocznie gdzieś tam ktoś się przyczepił do nich, że tego nie ma. No tutaj wiadomo, gra od 3 lat tak naprawdę. Tak wygląda tutaj brzeg, czyli wsparcie dla VR-a, oczywiście wymagana też kamera, Remote Play, PlayStation 4 Pro Enhance, czyli wiadomo, że gra lepiej i ładniej wygląda na PlayStation 4 Pro. Ja też właśnie taką konsolę posiadam i właśnie na niej gram. Także dla mnie dalej to jest, jeżeli chodzi o HDR, to jest numer jeden. Po prostu światła samochodów i inne efekty takie związane z HDR-em wyglądają po prostu najlepiej w tej generacji. No i tak to wygląda. Naprawdę bardzo, bardzo fajne to pudełko. Samo pudełko też można traktować jako jeden z elementów tej kolekcjonerki. No i tak to się otwiera. Tutaj mamy taki magnes. No i po otwarciu widzimy coś takiego. Wiadomo, art tego kierowcy. Tak z tych grafik różnych, których mieliśmy do czynienia. No i pierwsza rzecz tutaj od razu na wierzchu, no to jest książka, czyli artbook. Tutaj właśnie napis Gran Turismo Magazine 2017. No i może właśnie tym artbookiem się zajmiemy na początek, czyli naprawdę bardzo fajne wydanie, duży, twarda okładka, tutaj Apex, tak, napis, tutaj ten napis taki świecący Gran Turismo i naprawdę jest to ciężki kawałek, można powiedzieć, artbooka, czy tam książki takiej, bo naprawdę jest tu, trzeba powiedzieć, że jest tego tekstu też dużo do czytania. Tu widzimy kredowy papier, na pewno dla fanów motoryzacji, czy dla fanów przede wszystkim Gran Turismo, to pełno tutaj ciekawych rzeczy do poczytania, świetne zdjęcia, świetne arty, także naprawdę moim zdaniem warto jakby tą edycję nabyć, jeżeli jest się fanem właśnie tej marki. Także no i to się chwali, że wiadomo, zawsze zyskują te artbooki, gdzie coś jest do poczytania. Tutaj jest naprawdę, ja już to w większości przeczytałem, przeglądałem, także jest tu świetnie, dużo informacji w ogóle o motoryzacji, jak i o procesie tworzenia gry, także o projektowaniu właśnie, jeżeli chodzi o HDR, oświetlenie, takie różne ciekawostki z procesu developingu Polyphon Digital, tak? Tutaj właśnie informacje, no. Jak ktoś się interesuje motoryzacją, to tym bardziej jest to dla niego wartościowe. No i trzeba powiedzieć, że naprawdę tego jest dużo. To nie jest takie, że tam jest kilkanaście stron i na razie, tylko jak widzimy tutaj, oprócz wspaniałych artów, wspaniałych zdjęć, to jest dużo właśnie też takich przydatnych rzeczy, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, że porady właśnie, jak pokonywać zakręty i tak dalej, jak samochód w ogóle się zachowuje, jeżeli chodzi o ustawienia, zawieszenia, różne statystyki, tak? Tutaj właśnie widzimy historię motoryzacji. Także jest to naprawdę bardzo wartościowa książka. Świetnie wykonana. Jest szyta, nie jest klejona, tylko jest to wszystko na pewno po czasie użytkowania. Nic nam się tutaj nie urwie, nie podrze. Także 200, jak widzimy. Już zaraz dojedziemy do końca. I mamy aż 248 stron, czyli naprawdę sporo. Naprawdę świetnie wykonanie, jeżeli chodzi o jakość, także to jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest oczywiście sama gra w steelbooku
Gran Turismo Sport. Tak wygląda oczywiście płyta. Tutaj instrukcja i tu są jeszcze kody cyfrowe do ściągnięcia. Tam jest chyba 4,5 miliona kredytów, jakieś 14 chyba bodajże samochodów dodatkowych w tej wersji, także na początek na pewno to ułatwi zabawę. No, artbook tutaj, złoty kolor w środku. No i tak się prezentuje jakby po otwarciu, czyli jest całkiem ok, powiedzmy. Tak, to sobie ustawimy. No i kolejną rzeczą jest model samochodu. Taki, który się tam pojawia w różnych materiałach prasowych, promocyjnych od Sony, czyli jest to bodajże Mercedes AMG GT. Tutaj widzimy PlayStation. To jest taka folia naciągnięta, możemy to otworzyć. Tak wygląda to pudełko, czyli coś takiego mniej więcej jak mieliśmy w Forzie. Tutaj mamy, że to jest oficjalny, licencjonowany produkt. Tak, czyli to widać skala 1 do 43. Także, ale naprawdę widać, że jakościowo też jest to dobrze zrobione, fajnie zapakowane. Po prostu jako taki gadżet, może nie tyle co tam do zabawy dla jakiegoś dziecka, tylko po prostu tak to się prezentuje. Tutaj jeszcze jest to zapakowane w folię. Także na takiej podstawce, na pewno gdzieś tam w gablocie, na półce, fajnie to będzie wyglądać dla fanów PlayStation czy Gran Turismo. No, szczegółowo trzeba powiedzieć, że całkiem dobrze namalowany, nic tutaj się nie otwiera, ale tych szczegółów jest naprawdę sporo, światła, tak, szyby w środku, także taki resorak, wiadomo. Także moim zdaniem całkiem udana ta kolekcjonerka. Tym bardziej, że ja też ją nabyłem ostatnio w dobrej cenie. Już jako oczywiście używano, bo ona na premierę kosztowała tutaj w Anglii bodajże 110 funtów. A teraz udało mi się ją kupić za 35 funtów. To po prostu aż żal było nie brać. Tym bardziej, że nawet te cyfrowe kody są niewykorzystane. Mam też VR-a, także będę grał, bo jeszcze tego nie próbowałem właśnie w tym trybie VR. Bo oczywiście grałem już w grę na premierze, ale teraz ją po prostu kupiłem jakby drugi raz w tej edycji kolekcjonerskiej. I na pewno jak pogram w VR-ze, to też zrobię jakiś osobny filmik o tym, podzielę się wrażeniami, jak to wygląda w zestawieniu powiedzmy z Drive Clubem VR, czy po prostu jak to Gran Turismo w tym VR-ze jakościowo się tam mniej więcej prezentuje. Także to by było na tyle, to był unboxing Gran Turismo Sport edycji kolekcjonerskiej. Na razie. Zapraszam do subskrybowania kanału i do kolejnych unboxingów i innych filmików. Na razie, cześć.